7 dnia maja. Witam bardzo serdecznie ze stolicy Dolnego Śląska, z Wrocławia. I chciałbym, abyśmy rozważanie do dzisiejszego codziennika rozpoczęli od fragmentu książki Antoine'a de Saint-Exupéry. Nad samym brzegiem morza wiodła droga urwista i śliska. Burza właśnie ucichła i noc rozlewała się jak zawartość pełnego bukłaka. Z uporem wspinałem się w górę ku Bogu, aby go spytać o zasadę wszechrzeczy i aby mi wyjaśnił, jaki jest cel narzuconego mi obowiązku. Ale na szczycie ujrzałem tylko ciężki blok czarnego granitu. I to był Bóg. To właśnie On, mówiłem do siebie, niezmienny i nietknięty żadną zmazą. Panie, mówiłem, naucz mnie. Oto moi przyjaciele, towarzysze i poddani są dla mnie jak obdarzone głosem marionetki i niczym więcej. Trzymam w ręku sznurki i poruszam nimi jak zechcę. I nie to jest mi przykre, że mnie słuchają, albowiem dobrze, że moja mądrość na nich spływa, ale że stali się dla mnie jak odbicie w lustrze. I czuję się samotny, jakbym był trędowaty. Dlaczego miłość przepełnia mnie lękiem? Czego mogę oczekiwać od miłości, która jest tylko zwielokrotnieniem mnie samego? Ale ociekający deszczem lśniący granitowy blok trwał nieprzenikniony. Panie, powiedziałem, a nieopodal siedział na gałęzi czarny kruk. Rozumiem, że milczenie jest cechą Twojego majestatu, ale ja potrzebuję jakiegoś znaku. Rozkaż w tej chwili, gdy skończę się modlić, aby ten kruk odleciał. Będzie to jak zwrócone ku mnie spojrzenie czyichś oczu i poczuję, że nie jestem sam na świecie. Połączy mnie z Tobą choćby krucha, mglista ufność. Nie żądam nic więcej, tylko znaku, że jest tu coś, co trzeba zrozumieć. I przyglądałem się krukowi, ale ptak siedział bez ruchu. Wtedy pochyliłem się ku skalnej ścianie. Panie, powiedziałem, niewątpliwie masz rację. Stosować się do moich próśb byłoby sprzeczne z Twoim majestatem. Gdyby kruk odleciał, mój smutek byłby jeszcze większy, gdyż taki znak mogę otrzymać tylko od kogoś równego sobie, a zatem tak jakbym od siebie samego to otrzymał. Byłoby to znowu odbicie mojego pragnienia i znowu spotkałbym własną samotność. I pokłoniwszy się do ziemi, wróciłem tą samą drogą. I wtedy moja rozpacz zaczęła ustępować miejsca nieoczekiwanej, szczególnej pogodzie ducha. Grzęzłem w błotnistej drodze, zdzierałem sobie skórę o ciernie, walczyłem z ostrymi jak bicz uderzeniami wiatru, a przecież ogarniała mnie spokojna światłość. Albowiem nie poznałem niczego, ale wszelkie poznanie byłoby dla mnie wstrętne. Nie dotknąłem Boga, ale Bóg, który daje się dotknąć, nie jest Bogiem. Po raz pierwszy pojąłem, że wielkość modlitwy leży przede wszystkim w tym, że nie ma na nią odpowiedzi. I że ta wymiana nie ma w sobie odrażającego piętna wymiany handlowej. I że nauka modlitwy jest nauką ciszy. I że miłość zaczyna się dopiero tam, gdzie nie ma oczekiwania na dar, na coś w zamian. Miłość jest przede wszystkim ćwiczeniem się w modlitwie, a modlitwa ćwiczeniem się w ciszy. Drodzy, my Antoine'a de Saint-Exupéry znamy najprawdopodobniej najlepiej z Małego Księcia. Przygód samotnego chłopca i przemyśleń autora, które krążą wokół młodości, dzieciństwa, dorastania, miłości, przyjaźni, odpowiedzialności. Ale sam autor uważa, że to nie jest jego największe dzieło.
Za takie uważa inną książkę, która nigdy nie została ukończona. Twierdzę. Twierdzę to zbiór rozmyśleń nad życiem, nad człowiekiem, nad miejscem człowieka na świecie, nad modlitwą, nad Bogiem. Tam właśnie jest opis jego podróży do monolitu, którego uważał za Boga. Bo potrzebował z Bogiem porozmawiać. Potrzebował się przed Nim otworzyć. Tak jak my często musimy się przed Bogiem otworzyć i z Nim porozmawiać. I do tego zachęcają nas hasła dzisiejszego dnia, 7 dnia maja. Psalm 25, 5 wiersz. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. I pierwszy list Jana, 5 rozdział, 15 wiersz. Wiemy, że Bóg nas wysłuchuje. Na koniec tygodnia pracy otrzymujemy więc piękne pouczenie, piękne zapewnienie, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw, że możemy się przed Nim otworzyć, że możemy wylać przed Nim wszystkie nasze troski, wszystkie żale, że możemy podzielić się z radością, że możemy otworzyć się na Niego bardziej i przed Nim bardziej niż przed jakimkolwiek człowiekiem na ziemi. A On nas wysłucha, zadziała. A co się stanie, jeżeli Jego działania nie dostrzeżemy? Co jeżeli Go nie doświadczymy? Co jeżeli, innymi słowy, Go nie poczujemy? Czy będzie nam wtedy tylko smutno? Czy odwrócimy się i pójdziemy swoją drogą? Chyba właśnie takie myśli miał autor twierdzy. Dzisiejsze słowo jest zarówno piękne, jak i trudne. I dobrze jest je uzupełnić o inny fragment. Fragment, w którym sam Bóg mówi do nas. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. I o zdanie samego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Nauka modlitwy jest nauką ciszy. Niech nawet w tej pozornej ciszy nie gaśnie w nas zaufanie, że Bóg nas wysłuchuje. Że po drugiej stronie naszej modlitwy jest ktoś, kto bezgranicznie kocha, nawet jeżeli Jego miłości nie jesteśmy w stanie zrozumieć. On tam jest i słucha. Dobrego weekendu. Amen.